Z tej strony Michał Gęsikowski, to już nasze czwarte spotkanie, 6 stron muzyki. Dzisiaj zajmiemy się prawą ręką. Żeby wydobyć dźwięk, musimy uderzyć w struny. Uderzamy kciukiem, wskazującym paluszkiem środkowym oraz serdecznym. Muszą być tak złożone i wtedy, jak gramy akord, możemy też użyć oczywiście kostki, które są do nabycia w sklepach muzycznych. Polecam kosteczkę. Kosteczkę trzymamy w ten sposób, albo też jest zwana piórkiem. Gitara ma wtedy bardziej klarowne brzmienie. Posłuchajcie. A teraz zajmiemy się najbardziej funkcjonalnym uderzeniem, atakowaniem strun z prawej ręki. Zaczniemy od góry, do dołu, z powrotem na dół, 3 razy do góry i z powrotem na dół. Posłuchajcie. W jaki sposób ćwiczcie sobie w domu, jest to najbardziej uniwersalne uderzanie, atakowanie prawą ręką strun. Większość piosenek będziemy mogli zaśpiewać, zagrać oczywiście na gitarze do tego właśnie uderzenia, bicia, jak to mówią potocznie. I nie zrażajcie się, ponieważ każdy gitarzysta z prawą ręką miał naprawdę problemy przy uderzaniu, atakowaniu strun. Na początku zawsze niestety tak to wygląda, więc cały czas podkreślam, bardzo, bardzo dużo ćwiczymy sami w domu i wtedy będzie na pewno ok. Pokażę Wam jeszcze w tym odcinku nowe akordy. Ostatnio poznaliśmy A-dur, E-dur, A-mol i E-mol, a dzisiaj poznamy C-dur, więc uwaga, palec wskazujący na pierwszym progu na strunie H2, palec środkowy na drugim progu na strunie D4 oraz palec serdeczny na trzecim progu na strunie A5. Jest to akord C-dur. Posłuchajcie. Następnym akordem, który poznacie, będzie akord G-dur. I tutaj zaczynamy odwrotnie, bo od palca serdecznego, który kładziemy na pierwszej strunie E1 na trzecim progu, następnie palec wskazujący na strunie A5 na drugim progu oraz palec środkowy na strunie E6 na trzecim progu. Tak oto brzmi akord G-dur. Posłuchajcie. Następnym akordem, który poznamy dzisiaj, będzie akord D-dur. Palec wskazujący kładziemy na drugim progu na strunie G3. Palec środkowy kładziemy na drugim progu na strunie E1 i palec serdeczny na trzecim progu na strunie H2. Jest to akord D-dur. Posłuchajcie.
Oczywiście prawą ręką atakuje struny właśnie z tym rytmem, który macie się uczyć. I poznamy jeszcze dzisiaj akord demol. Na pierwszym progu palec wskazujący na strunie E1, palec środkowy na strunie G3 na drugim progu oraz palec serdeczny na trzecim progu na strunie H2. Akord demol. Posłuchajcie. To tyle w tym odcinku. Zapraszam na następny. Pozdrawiam serdecznie.